Czołem ludziska. Z tej strony, Gamy, Gramy dalej w Zero Severt. Wiecie, co mnie najbardziej martwi a propos tej gry, tego projektu i w ogóle tego, wszystkiego, co z nią związane? Dołączyłem sobie do Discorda jakiś czas temu ich niego oficjalnego, żeby sobie patrzeć, czy tam też jakieś informacje wrzucają. I faktycznie są aktywni. Oni tam cały czas piszą co będą naprawiać, z czym wiedzą, że jest problem. Więc to nie jest jak w Potion Craftie. Że zrobili 1.0, a pies to ganiał, dwa lata minęły, po co mamy dodawać dodatkowy content po co mamy się spieszyć zrobieniem tego co obiecaliśmy na wersji jeszcze w wersji Early Access? Wypuśćmy grę 1.0 i powiedzmy, że jest gotowa, nie mając dalej featureów. A... A te feature'y, które mieliśmy, a poczekają, nie pali się. Nie? Strasznie słabo, strasznie się zawiadłem na, na tych ludziach, na tych twórcach. E, idziemy do lasu, żeby zrobić, e, słuchajcie, questa dla Crimsonów, dla czerwonych ciuli. Nie? Cc. Więc to, to konwoj, tak? Przy okazji trochę chcę powiedzieć, właśnie na temat tego co widziałem na Discordzie, że faktycznie tutaj oni działają, tak? Działają, coś robią. Tylko ciekawe jest, ciekawe jest, to, że, ciekawe jest to, że oni tam już coś mówią o paczu 1.0.46 106, a my mamy 104. Gdzie jest 105, więc już tak myślą o, 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 o paczach w przód, a kurczę. Gdzie reszta? Dobra, mamy tutaj kilka różnych miejsc, różnych rzeczy do zrobienia. To zrobimy je przy okazji, gdzieś, mamy masz trzy. Więc jest Scientist Work. Nie czytam nawet, co to tam jest. Lecimy na na żywioł. A co, a, 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 właśnie, się Skoro obok jest dom Igora, to Igor dalej tam jest trupem? No powinien być, nie? No i jest. Aha. <grytanie> Z Igora można wyciągnąć mięso. No dobra, z Igora można było wyciągnąć mięso. Nie wiem, czy od, czy, czy od razu, czy zawsze, ale dwie sztuki mięsa można go pokroić. Mówiliście o tym w komentarzach, chciałem zobaczyć, czy to faktycznie prawda. Tak, Igor daje nam, Igor daje nam mięso. Jak sami widzicie też, wróciłem do mojego ECM-a na razie. Cały czas innym Makanta mamy. Mówicie, że Marauder, Marauder 700 Modern to jest w ogóle sztos... Mhm, mm i myślę, ten sznos będziemy chcieli może jakoś zdobyć, chociaż no właśnie zdobyć. O! Ja ale chyba z nim na atakować, nie? Nie będą. Kogo atakujecie? Pawilki. Aha, tu czerwony padł, zielony padł, dobra. Equipment chest. To nam mieliśmy to odebrać, tak? Dobra. Zadanie zrobione, ale zobaczmy jeszcze, czy trupy czegoś nie mają, bo to zawsze jest szansa coś mają. I tutaj zgodzę się z jedną taką rzeczą z jedną taką obserwacją, którą, której dokonaliście w komentarzach, czy takim wnioskiem może na temat tej wersji gry, że najsmutniejsze jest faktycznie to, że sposób, w jaki jest tutaj zaprogramowany postęp, siada. O, on coś ma ciekawego, a o, N401? A weźmiemy, bo tego jeszcze nie mam. Eee, i unload. Nie miało, dobra. Hmm, że, no mamy tutaj jak już bardzo szybko da się zbudować w sumie, widzieliście moduły, i nie ma już, za chwilę, nie będzie na co zbierać. Jedyne czego ja potrzebuję, żeby się rozwijać, to. to co? To praktycznie jakaś głupota. Znaczy, no, no może nie głupota, ale jakieś takie głupotki typu cały czas jeden surowiec, tak? Czyli tutaj. E, butle z gazem, tutaj. szczypce, koniec wyzwań, nie? Ko koniec budowania praktycznie. I, i o, dlaczego mam z tym problem? Że to można naprawdę było fajnie rozegrać. Na zasadzie, wiecie, yy, przykład. Skoro, skoro, skoro chcemy, żeby, żeby te upgradey miały znaczenie, to wystarczy, że damy na przykład i dla każdego modułu możliwość dojścia do modułu poziomu czwartego. Bo czemu nie, żeby gracz przez całą grę czuł, że może się rozwijać i coś robić, ale jednocześnie, żeby chować to za takimi. Słuchajcie, yy, za takimi. Yy, sprawami jak chociażby, no ale żeby rozwinąć już na poziom trzeci, to na przykład musisz, to musisz już pójść rzeczywiście do słampów, bo tylko tam istnieje unikalny surowiec, z którego możesz zbudować kolejną część, yy, kolejny moduł, nie? Jakoś to też oczywiście fabularnie wyjaśnić, a nawet nie, no bo, bo to jest po prostu sposób na, na postęp, na, na to żeby, żeby na, nasza postać zdobywała po prostu nowe rzeczy. I tyle, nawet taka prosta rzecz. Ja tutaj czułbym, że rzeczywiście muszę chodzić po tych innych miejscach i przy okazji i tak tam będę chodził, to pozbieram sobie rzeczy, zachęcam je to, żeby chodzić do różnych miejsc, tak? I żeby zdobywać te wszystkie rzeczy, żeby móc rozwijać dalej swoją postać. A tak, to tutaj mamy zrobione nagle mega szybko jedną rzecz, drugą rzecz, trzecią rzecz i widzicie, że tak naprawdę poluje na dwa, trzy przedmioty, które są ogólnie dostępne, powiedzmy, albo no, oczywiście w konkretnych miejscach, ale nie jakoś tak nieschowane gdzieś tam wiecie, daleko w biomach. Co mnie trochę rozwala, że to naprawdę prosto można było roz rozwiązać, żeby, żeby jakoś z tego zrobić coś ciekawszego po prostu. Jakąś ciekawszą koncepcję przyjąć dla, dla tego, dla tej rzeczy. Okej. Okay. Cholerka, wygląda na to, że bandyci wszystko zabrali. Mhm, mm no to tyle wiemy, to trzeba gdzie napaść na bandytów teraz, tak? Aha, faktycznie, pusto, nie ma tu żadnej interakcji z tymi wszystkimi przedmiotami. No nie ma, gdzie w ogóle jest ten gość, którego tam zabiłem? On jakoś zniknął? Teleportował się? Nie wiem, nie zbieram nawet już... Nie zbieram już nawet tych, o, o tych rzeczy, bo mi są niepotrzebne. To pewnie będzie i tak mało warte. Ale dobra. Eee, tak, też niektórzy z Was mówili, że w sumie w takich podstawowych ustawieniach jest problem z balansem pieniędzy. Rzeczywiście jest, jest pieniądz na wszystko i ten pieniądz się potem sypie, no widzimy problemy z exp -em. Ale no najbardziej mnie fascynuje fakt, że, że nie ma tutaj takich zwanych szyb, Takich hotfixów. Bo chciałem powiedzieć szybkich hotfixów, ale hotfix może w nazwie szybki. Hotfix, szybki fix. Co to znaczy? Jak mam taki problem ze zliczeniem exp który totalnie rozwala balans gry. No bo jednak. I, i, I też progres mi zabija, no bo co, ja mam zaraz 10 poziom maksymalny i koniec zbieranie expów. Nie muszę na nie patrzeć, nie, nie zrobiłam tego przez całą grę, nie czuję satysfakcji, że to zrobiłem. Bo się okazuje, że to wszystko działa na zasadzie, no tak wyszło. Tak jest, tak wyszło, tak jest i musisz to, musisz, musisz z tym żyć, no. Powiem szczerze, no nie podoba mi się, nie podoba mi się, że nie ma takiego hotfixa na coś tak kluczowego jak źle kalkulującą się, kalkulujące się expy. I jeszcze raz to wspólne, może to w przy tej serii to mówiłem, bo już teraz się gubię przy której, ale to naprawdę są łatwe rzeczy do naprawienia, chyba że twórcy taki bałagan mają w kodzie, co patrząc na to, że nie zmienili koncepcji od Early Accessa w wielu miejscach i takie błędy pojawiają się nadal, jak wyciąganie amunicji, która dalej się tutaj stakuje chyba, tak mi się wydaje, że nadal był z tym problem, no to ja się kurde zastanawiam, co jest w tym kodzie, co tam się dzieje, jakie tam są akcje, że i tak oni tu musieli trochę optymalizować, bo przecież kiedyś te mapy naprawdę bardzo długo się ładowały. Pamiętacie, może, jak oglądaliście? Bo ja pamiętam. Pamiętam czas. Jak długo się te mapy faktycznie tutaj kurcze ładują. I, I to naprawdę kosztowało sporo czasu, żeby poczekać, aż ta mapa się w końcu doładuje, jak trzeba. No, więc zamiast dawać zbieranie 20 kurcze śrubokrętów, to daj kurcze jakąś, na przykład, nie wiem, jak, jakieś fajne narzędzie, unikalne, które można zdobyć tylko z pewnych miejsc. To, w ogóle to może być coś wa wartościowego. Pierwszy raz w ogóle widzę ten przedmiot, by the way. Może coś faktycznie warto wartościowego będzie z tego? Tak, nadal, no, kurcze, na nadal się nachodzi. To, to jest dla mnie naprawdę fascynujące. Dlatego ja to, to też chyba nie. Ja to, ja to mówiłem na Zero wercie, Jeśli tak, to przepraszam, że się powtórzę, ale. Tworzenie gier, jakby wiedza nawet minimalna jaką ja posiadam na temat tworzenia gier Jako, że sam też siedzę i robię i bawię się tym i lubię to Trochę <śmusznik> powoduje, że Ja jestem, bo nie wyobrażam jak ktoś jest już takim wiecie game devem z krwi i gości i gra w gry i widzi takie rzeczy jakie się dzieją w nich i, Albo potrafił się w nich dziać to, to ja muszę powiedzieć, że jestem Jest mi ciężko czasami tak, bo nawet ja Samołóg totalny i jestem w stanie, wiem jak zrobić, wiem jak naprawić, wiem jak, wiem, jak, wiem jak zrobić, żeby nie było tego błędu, wiem jakbym to napisał, bo się bawiłem już wiesz inwentarzem nie raz, w swoich grach i swoich małych projektach. Dla mnie zawsze takie stworzenie czegoś, nawet jakichś elementów gameplayowych, typu właśnie inwentarz, który potrafi, wiecie, stakować, przerzucać, e, pamiętać, jakie są staki, robić sortowanie. To wszystko jest dla mnie fajnym wyzwaniem. Ja czuję ekscytację. Podczas yy, robienia takich rzeczy, pisania takiego kodu, bo kurczę, czegoś się nauczę, czegoś się dowiem, ale przy okazji też będzie fajnie zrobić coś takiego samodzielnie i tam usiąść, wiecie, na fotelu, wygodnie, odprężyć się, pokazać palcem na to, co zrobiłem i powiedzieć, patrzcie, to moje, nie? To ja to zrobiłem, działa, działa i nawet, nawet optymalnie działa w miarę. Nie ma cięć, nie tnie się, nie psuje się, nie? więc. Co myślicie? Uuuuuuu! Po co ja to robię? Po co zabijam biedne wilczki? Nie wiem. Ale chyba jestem przeciążony troszkę, tak? Tak mi się wydaje. Tak i ch chyba jestem przeciążony, bo rzeczywiście chodzę wolniej. Ta. Ale na szczęście mamy tu jakąś czekoladkę. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje nic. Czekoladkę. Czekoladka zjedzona, możemy iść dalej, no. No, więc to taki, taki mój... Przy łatwej misji zresztą widzi... Jezus, Tak. Jak widzicie, przy takiej łatwiej misji nawet mogę sobie z Wami pogadać i robić przy okazji. Ja rzadko to robię. jestem bardzo jednowątkowy. W sensie, jak coś na czym skupiam, to nie mogę za bardzo się rozpraszać też gadaniem na temat inny, bo skupiam się teraz konkretnie na tym, co chcę Wam powiedzieć. Ale tu już akurat w lesie taka, taka wy wyczylka i taka wyluska weszła, że mogę z Wami też pogadać jednocześnie, coś pokazując, a może to będzie dla kogoś wartościowy, wa wartościowy komentarz do, do tej gry. Albo coś z tego wyciągniecie, albo może byłoby ciekawe to po prostu, co mówię dla kogoś. W każdym razie, porządeczki. No i tak, quick stacky. Jezu, to jest tak łatwe do zrobienia. Szczególnie jak masz już systemy, które działają. Jeden przycisk, czyli sprawdzasz po prostu. Ciekawostka, chcecie ciekawostkę programistyczną, jak ja bym to zrobił? Proszę bardzo, dla tych, kogo to interesuje, a kogo nie interesuje, to może też będzie ciekawe. Sprawdzam po prostu, robię sobie tak zwaną listę unikalnych przedmiotów, które tu jest. Czyli sprawdzam każdy fragment, leci pętla for, sprawdzam każdy i notuję sobie w osobnej, w osobnej tablicy przedmioty, czy to po ID, czy jak to tam kto tam wymyślił. Każdy unikalny przedmiot. I dzięki temu mam unikalną tablicę przedmiotów, czyli to jest tam scrap, to yy, fajka. Gwóźdź po jednej sztuce i wiem już jakie przedmioty tutaj są. Teraz lecę po każdym przedmiocie który tutaj jest i jeśli przedmiot pasuje do przedmiotu który tutaj się znajduje taka podwójna pętla for z tego wychodzi to co robię Dodaję go tutaj tak jakbym kliknął z kontrolem. Tyle. Dziękuję. No, powiedziałem wam jak można w bardzo prosty sposób <noise> zaprogramować quick stackowanie do slotów. To jest tyle. Jedynie trzeba jeszcze by warunek zrobić, że jak jest pełne, no to już tego nie zrobisz, ale w sumie, jakby było to pełne, to nawet kontrol kliknięcie powodowałoby, że nie, nie wrzucę tutaj nic więcej, tak? Bo po prostu się nie da, tak jakbym to chciał kliknąć, tak? Kontrol klikam, nic mi się nie dzieje, no bo po prostu nie ma miejsca. Nie da się tego wrzucić. To jest tak proste. Serio. A oni nie potrafią dodać czegoś tak trywialnego. To mnie. Puch. Rozwala. Zrobiłem nawet animację ręczną, zapominając, że nie patrzycie w kamerę i nie widzicie mojej mordy, ale zrobiłem animację, puch, że mózg rozwalony. Robię porządki i wracamy na misję. Dobra, jedziemy. Eee, Shepard na końcu. Networker. Networker, dobra. No to cyk, jedziemy. Networker, dzień dobry, mam zadania. Soldier work zrobione. O, no chyba jeszcze biorę wiertareczki. Gain reward powinny być w tych nagrodach naprawdę, właśnie. Bolt chociażby, skoro są potrzebne. Czemu ich nie ma w tych questach? Może w późniejszych będą. Ok, no i mamy teraz zrobione to. I wydaje mi się, to potem zrobić jakąś. Wziąć już jakąś inną amunicję. I tak sobie myślę, ciekawe, czy to jest do jakiejś. Nie, to wygląda na. Nie wiem. No to wygląda jak amunicja do snajpery albo jakiegoś rzeczywiście. jakiejś strzelby, ale no nie wiem. Bo ich wielkość jest dla mnie obca. Nie używałem. Może w końcu trzeba by zbierać. A... Tak. Mówicie też, że nie warto tego FMJ'ów, bo to niska penetracja. Że lepiej już wziąć albo albo, albo takie, albo takie. A my tych białych może będziemy chcieli trochę na przyszłość. Do, do jakiejś tam. No może weźmiemy te, te co mają dobrą penetrację. Może takie. 20 co prawda tylko, ale niech będzie. No i co my tu mamy? Mamy nowe roboty też do wzięcia. Czego nie brałem wtedy. Co my tu mamy? 40 scrap weapon? Szybko pójdzie. Crimson Work, Eliminate Argent Swamp, Green Army Soldier. Uuu, dobra, ale mamy, patrzcie, podwójna nagroda dwie wiertary. Accept. Scientist Work, co tu chcą? To tydzień, Elliot List Exp made. Industrial Area, niech będzie. Tam będziemy przynajmniej odwiedzać. 10 bandytów, 20 guli, 4 w lesie. Nie, tego nie chcę. Z za dużo, za dużo, za dużo pierdół za dużo pierd... Rozumiem, że Networker, dla, tego, dla kogo robię to zadanie, dlatego daje mi bonusy, tak? Czyli jak robię zadanie dla to jest Crimson Work, to dostaję yy, dla tych czerwonych ciuli dostaję bonusy, prawda? Mam taką nadzieję, że tak jest. Idziemy teraz do zielonej armii. Przy okazji sprzedajemy. A nie, nie tu będę sprzedawał. Nie, nie, nie. Wolę teraz Crimsonom dawać pieniądze. Na razie. Szkoda, że nie ma niebieskich. Dobra, grupa. O, znowu mamy ten sam wybór. Tylko dwa razy tyle? Nie. No weźmy sobie teraz te takie zwykłe niebieskie, zwykłe białe. Dobra, gain reward. Co? Aha, o przepraszam, dobra. Przepraszam, shepard. To nie tu poszedłem, przepraszam, kremzony. To trzeba pójść tam też wyeliminować. Typa, oczywiście. Dobra, task zrobiłem, konwój jest. Dostanę zbroję, którą po prostu sprzedam. Więc zrobiliśmy. Gendry ciągle czegoś tak. Dobra, no i mamy, proszę bardzo, Vendetta, czyli będzie rewanż. Co my tu mamy? 20 bandytów za to, że ukradli nam z, pewnie, tak, rzeczy. Dobra, akceptuję 20 bandytów i mamy... Uuuu, EDL. Proszę bardzo, dostajemy snajperę za te, za te misję. WNP i NB-5. To też jest, to jest SMG to jest SMG. No ale tutaj już jest jakaś, no właśnie, jedna z nowych snajperów. Jeden z nowych snajperów. Zobaczymy. Collect one briefcase. Poczytajmy, gdzie to jest. Industrial Area, dobra. Czyli wracamy do tej strefy industrialnej. Zapomnieli, zapomnieli walizki. Cholerni rekruci. Idź to i zdobądź. Powinien być w Southeastern Part of the Harbor. Czyli południowo-wschodnia część tego. No i super. Dobra. Skupiam się głównie na misjach głównych teraz, nie? W sensie to, to zabrzmiało dziwnie, ale głównie na głównych. Chciałbym się skupiać na misjach fabularnych. Sprzedajemy sobie Crimson CPR-1 Bo mamy lepsze No tu mam te broń, które chcę sobie, chcę sobie zostawić To w ogóle kosztuje tsz, prawie 4000 Golden Necklace I jakieś pierdolety Zrobione, dobra, tu mamy nową amunicję To zaraz będziemy sobie tym Jakoś zarządzać eee, Co on tutaj ma do kupienia ciekawego? Coś jeszcze, jeszcze, znaczy podniosły mi się już reputacje Bo już CPR-1 mogę kupić, czyli z reputacją trochę lepiej, a jakiś lepszy plecak 37 kilo, ale jak to mnie spowalnia? 37 kilosów? Kurde. Nie macie już lepszych plecaków? To jest, to jest Max Military High Capacity Backpack. No, 15% wolniej chodzić. Ojej, ergonomia minus 25% też, no to kurczę. Ale 37 kilo u nosu, ile ja mam kilo na sobie? 25. No, jest różnica. Jest różnica, tak? Ciekawiecie jakie, jakie plecaki mają zieloni, ma dużo takich zabawek, kurczę. Dobra, ale snajpera na razie jeszcze nie odblokowana żadna, znaczy, no ja mam tego V.S.a, mógłbym, mógłbym rzeczywiście zobaczyć jak V.S. będzie się bawił, ale no muszę powiedzieć, że jakoś ja może jestem nie z tych po prostu, ale mnie jakoś taka za zabawa w to, żeby testować każdą broń. To mówicie, Staszek, ale weź każdą broń do ręki, chociaż raz na misję, zobacz, jak ci się będzie nią walczyć, bo to nie zawsze oznacza, że, yy, że nie trzeba patrzeć tylko na te statystyki. Czasami statystyki to nie to samo, co zobaczyć ją w akcji. No to się zgadzam, ale jakoś tak, no, no. Czuję, że gdybym. Ja jestem przystosowany do gier, w których, no faktycznie, jak mam zmieniać, czy mam inwestować w jakieś bronie, to od razu widzę, co te bronie potrafią i widzę po statystykach, że są lepsze, tak. No, zobaczcie, mój ECM teraz waży, kosztuje 23 tysiące ze wszystkimi dodatkami. To przebija nawet to, te, te broń, tak? No, ma widzi damage 17, a tu ma 19, ale tu jest więcej RPMów, to mi darzy. Dla mnie to damage per second jest dla mnie najważniejszy w tym momencie. Tak? Nawet jest bardziej celne, jak tak patrzę. Odrzut? Odrzut ma bardzo podobny, tak? Natomiast ergonomia, w ogóle jak? Na czym polega w ogóle ergonomia? Ktoś mi może wyjaśnić, bardzo dobra jest ergonomia, na przykład tego właśnie. Tego dziada, może zobaczmy w ogóle jak on tam Mimo wszystko zerknijmy jak on może być modowalny e, To nie ten chyba, tak? Nie, to, to chyba źle kliknąłem, to nie jest ten Nie, to nie jest, ale on ma, ile on tu ma modów Do zrobienia, O, wszystko może być modowalne Tego mieliśmy zobaczyć I on faktycznie ma wszystko do zmodowania O skubany No to tu faktycznie Ma zamontowane Coś takiego, i no ma cztery attachmenty czy cztery dodatki, może być łącznie do wrzucone? No to spoko. Chyba najlepsze, co może być. Jakiś magazynek, scope. No tutaj mamy jakiś taki. Wow! Ok, ale czy to jest lepsze? No w sumie są lepsze. Ja mam lepsze tutaj nawet. break scope, etadek, etadek, iron sight. Dobra, no tutaj teoretycznie no, jest lepiej z tym, co ja tu mam, tylko recoil się potem pogarsza, ale ergonomia jest lepsza, czyli z tym czerwonym celowniczkiem. I możemy dodawać jakieś latarki, Nawet ma latarkę przy sobie, tak? No więc. Ale ma chyba coś nietypowego, jeśli chodzi o to zielone. Tutaj ma coś. Tylko to jest Green Pistol Grip, czy to jest klasyczne chyba. Ale co ciekawe, zobaczcie, że ten uchwyt pasuje również do marauderów. To jest, to jest interesujące. Marauder 700 Modern. To będzie pasować do niego. Zresztą można pobarwić na zielone. Gdzie jest właśnie jakieś takie możliwość malowania sobie broni? To, to moim zdaniem byłoby fajne. Bierzesz na przykład. Masz kupca, który ci potrafi przemalować element. Skoro dajesz różne możliwości, no daj kupca, który pozwoli ci malować. Chyba, że w przyszłości twórcy na to wpadli. Nie wiem, czy wpadli. Marauder 700, tak? Nozin Makant, Marauder 700. Moglibyśmy, no, może byśmy wzięli Maraudera 700, ale ten Nozin Makant, kurczę, już się do niego tak przyzwyczaiłem, tego musiałbym jeszcze ponaprawiać. Co nie jest problemem, pewnie będzie mnie stać, żeby to naprawić. Eee, Reaper Gear i... I tego tutaj Maraudera 700. Tylko sobie myślę, no dobra. Ergonomics 0 on ma. Jest <laughs> piękne. Ergonomics 0. No, mogę go naprawić, jak widzicie. Mod weapons, tego Maraudera, czy... Aha, no tak, on nie ma tu praktycznie nic do. nic do nic do modowania, oprócz po prostu tłumika, który tam zmniejsza ergonomię, ale też zmniejsza odrzut. O 9. Więc coś? Nie wiem, czy w ogóle jakkolwiek coś. No, może trochę zmienia, ale czy jakoś bardzo dużo. Ja jestem przyzwyczajony do swoich do swoich zabawek. Dobra, bo słuchajcie, bo tutaj dużo czasu spędzam. Lecimy na misję, teraz lecimy gdzie? No polecimy, słuchajcie, chyba odważę się i. Nie tu. Odważę się i chyba pójdę. Na słopy. E, Refil. Aha, dobra, mam refilowane. Dobra. refilowane, Uzupełnione. Który, który quest? No właśnie... A, Crimson Work jest zrobione. A, ale to, pójdzie, pół szybko, bo to. Teraz niepotrzebne. Makeshift camp dwa razy. Tu mamy Soldier of to Times in the Swamp, no właśnie, to się, to da się, collect briefcase, ale to ma być industrial. Eee, collect lab documents, a nie, no to, to tak, mam, mam, okazuje się, że mam dwa klucze numer dwa, więc nie mam tego, co powiem. a właśnie, Green Army Soldier in the Swamps, dobra. Okej, okay, i to dla networkera, tylko dla mnie najważniejsze jest uzupełnianie zadań dla głównej, dla głównej linii fabularnej, nie? Ale dobra, polecimy sobie, polecimy sobie na Swampy na razie. Jezus, konduktor, F, dobrze chociaż to zrobili, że nie trzeba biegać po tym Że nie trzeba biegać jak debil po tym, po tym, po tym bunkrze, tylko można się szybko teleportować To jest dobry call, to jest dobry call, ale szkoda, że nie ma ich po prostu więcej Szkoda, że nie ma więcej dobrych koli są tylko kiepskie Pepsi Dobra, zobaczmy na mapie, Crimson Work 2, tu i Missing Group, tak, to ważne, tu i Extraction Point potem tu Halo! Pojdziemy sobie wzdłuż torów. Ciekawe, czy jakiś duży mnie napadnie. A ja nie wiem, czy ja nie mam zadania ubić dużego. Ostatnio władowałem cały magazynek w typa, więc myślę, że tutaj też da radę. Dobra, tutaj jest jakiś coś. Aha, myślałem, że to prowadzi nas do zielonego, ale jednak nie. O! Aha, ja mam go zabić, tak? Chyba tak, bez misja była, żeby ubić typa. Czekajcie, to zmienimy sobie naboje na penetrujące. To SNB jest bardziej penetrujące, tak? Dobra, łopaku. Tak, nie wiedziałeś, co cię trafiło. Sorry, taka była misja. Nic na to nie poradzę. Zmieniam od razu sobie z powrotem amunicję na, na tamtą. O, przepraszam. Tak, muszę dwa razy Y kliknąć. Dobra, no i zmieniam na razie, broń, z powrotem na mojego cudownego ecm -ka. Żeby jeszcze ta broń robiła jakąś taką rzeczywiście różnicę. A no to tak naprawdę różnicę robi amunicja chyba głównie, nie? Dobra, Militaria AFZ. No dobra, to, czyli ta misja została zrobiona znowu przy kościółku. No to pójdziemy sobie tędy tutaj teraz. Albo nie. Ja będzie łatwiej chyba przejść przez tory. Aha Co tam się dzieje? Zielony, ale to zielonego mogę chyba teraz. Co? Aha! To skąd zieleni wiedzą, że atakowałam ich kumpli? O ja! Dobra, czyli ja kupię. Ale to głupie! Przecież nie widzieli, że to zrobiłem. Głupie! Ziomki! No, pogięło was? Wcale nie chcę was z wami się bić. Oho. Uh -huh. Nie, nie będę ich eliminował, bo to. No, pogięło was absolutnie, no? Ja pierdzielę. Dobra. Mam nadzieję, że za mną nie poszli. <laughs> o, co ja tu zdobyłem? Ironside? A, bo gaz wymieniłem i nie schowałem, no tak, nie schowałem rzeczy. No nic, to małe, mały udźwig. O, typy, a ja w ogóle tych, o kurczę, jak mi zeszły te. Nawet nie zauważyłem, że ja apteczek nie mam ze sobą, nie, nie zwracałem uwagi na, na Quick slot, a tu proszę. No dobra, słuchajcie, zatem trzeba będzie na to uważać. Ej, ty, ja poszedłem na robienie misji, ale dobra, mam na szczęście mam szybkie bandaże, które na walkę z takimi bossami będą spoko. Pod piątką tylko muszę pamiętać, że są. Żadnych, żadnych rozpraszaczy, proszę mi tutaj, bo ja idę teraz na, no właśnie pytałem was jak nazwać, bardzo mi się podobało chociażby nazwanie go malutki, <grywki> żeby tak właśnie pod, potraktować sprawę troszeczkę ironicznie, malutki, tak, podoba mi się jeszcze, chcę przypomnieć teraz, jakie jeszcze wyczytałem z waszych komentarzy, sugestie tego jak nazwać gościa. Morda chyba widziałem też. Bydlak. Buźka, O, buźka, buśka mi się podobała. I co? A jest. Easy. <ścoughs> Easy, co prawda, połowa magazynku wyładowałem totalnie nie w bestie, ale tam jakaś muzyka nad się odpaliła. Ale mięsa... Szkoda, że nie jest potrzebne, nie? Wiecie co? Już wolałbym nawet... Wiecie co byłoby fajne? Co myślę, że w takich grach działałoby fajnie? To, że na przykład z takiego potwora, albo w ogóle ze zwierząt zbieramy rzeczywiście jedzenie I właśnie po to, że kuchnia by się opłacała w takiej bazie mieć, bo robimy na przykład posiłki, które na przykład zarabiają dobre pieniądze Albo mamy linię questów nawet kucharskich, nie? Kurczę, tyle można by było od ciekawych rzeczy Zrobić. Czasami zastanawiam się, czemu twórcy. czemu twórcy. nie idą naprawdę po linii najmniejszego oporu czasem, ale bo to, 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 to dobre, proste pomysły są, no. O, ktoś tu leży. Ktoś tu padł. Crimson, jakiś padł. No to skoro mam tak mało luto, to możemy zabrać z niego chociażby. znowu. E, jakieś ważne rzeczy. O. O, co to jest? Staś-12! <śpiewa> o nie! Staś-12, ale on używa takich już skomplikowanych szlugów. Staś-12! Słuchajcie, no kurde. Padaj ptak. Staś-12, no! Bierzemy to, sprzedamy, nie wiem po co. Nie, niepotrzebne mi te śmieci. LUT, a dobra, wpadłem na to przez przypadek, ale zlutujemy, bo to mogły być jakieś fajne, fajne śmieci. A proszę bardzo, no właśnie, o. O, dobrze, dostałem z powrotem apteczkę. No, ja ci nie musiałem leczyć po walce z bosem, Z Bigiem. Z Bigiem czasu, he? Dobra, nie idziemy na północ, idziemy na północ, gdzieś tutaj będą... bezpieczeństwo, ale leciemy na północ, więc... No kurczę! Naprawdę. Czuję, że na... niewielkim wkładem można by do tej gry dać jeszcze takie fajne elementy, które by jeszcze bardziej urozmaiciły. Jestem w punkcie ekstrakcji. Co prawda mógłbym trochę jeszcze pozbierać tych kryształów, ale po co? Zakończyliśmy misję na słompie. Wydaje mi się, że wszystkie, które mieliśmy wykonać, to wykonaliśmy. Jest 270 parę punktów. Dobra. Spoko. Zrobione. Quest completed. Zobaczmy teraz, które questy mamy wykonane. Mamy trzy wykonane questy, przy czym Net Networker dostanie od nas w tym momencie trzy questy do oddania. Od niego zaczniemy. Dobra, no, symulator e, robienia questów. Ale no dobrze, dobrze, to akurat mi się podoba. Dobra, czyli tak, zrobiliśmy to, czyli wyeliminowaliśmy typa, bierzemy znowu dwie wiertarki. Kurde, accept. No, accept ja zawsze klikam accept. Myślę, że zaakceptuj nagrodę, nie? 40 Scrap Weapon, proste to było, może jakiś fajny, nie wiem, tu jest Penetration 13, tu jest coś lepsze Penetration, 28. Co właśnie myślę, które z tych fmj -ty to... może, może to biało weźmiemy, nie wiem, i tak mogę wszystko tworzyć, więc albo będę mógł. I Soldier Work, o oh yes. ale tu jakieś, jakieś biedy, tu są jakieś absolutne biedy jak tak patrzę, wszystko jakby podstawowe są, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc chyba wezmę po prostu coś, co naj, najdroższe jest i tyle. Dobra, to mi się wydaje najdroższe, 1100, ale te 1100 to, to co to jest za... Co to jest za rzecz, która, która jest tak prosta do zdobycia? Jak to jest taka, taka tania przede wszystkim, tak? Jak to mamy godzinę 18. Jeszcze mógłbym się wyprawić na jakąś krótką misję. Tylko wiadomo, że musiałbym też zrobić trochę porządków. Ja tutaj mam też oczywiście dodatkowe. W ogóle mam same wiertarki w tym miejscu, nie? No i mamy jakąś broń, którą sobie zostawię, bo jest, bo nazywa się Staś, nie używam w ogóle tutaj, jak widzicie, totalnie nie używam. Ha, chciałem tu wrzucać to, to muszę zmienić jednak koncepcję, bo tu chciałem mieć miejsce, gdzie mogę sobie wrzucać losowe rzeczy i potem robić porządki, jak chcę szybko. O właśnie, chcę na przykład szybko pójść na misję, o no to zrzucam wszystko, co teraz jest tutaj mi niepotrzebne, potem będę sobie porządkował. O, no dobra, amunicję jestem w stanie sporządkować lepiej, bo to, bo to szybka akcja i tu wrzucam i, i leci. Dobra. E, no, tylko się tutaj miejsce kończy, widzicie. Do żółtego mam sporo, Właśnie, a żółte to jest ta, 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 ta lepsza moja spluwa, nie? To może jak się zastanowię po nocce, to wezmę, we, wezmę jeszcze jeden test, zrobię innego ECM, a tutaj natomiast będę musiał chyba wziąć sobie jeszcze... Aha, nie mam takiej amunicji. Mam tylko amunicję penetrującą, taką... 58. To tak naprawdę mogę też temu gdzieś zostawić. To jest taka pośrednia, ale czy nie? Dobra, to to, bo no tak, bo to jest amunicja na potwory, to jest amunicja na podstawowa a to jest amunicja na odpornych skurczy synów, nie? Więc ja mam tak, tak to sobie jakby definiuję. Ale muszę też wziąć trochę więcej apteczek, chociażby, co to jest bardzo szybką akcją. Cyk. Mam trzy. Bardzo dobrze. No to mam wszystko. Aha, chyba jeszcze jeden bandaż, to by się przydał. Tak. Quantity. Czyli kwantowe, kwantowy cycuszek, Quantity. nie, to głupie było, nie, nie, nie mówiłem tego Czy mogę już w końcu coś zrobić? Mod tier 2+, plus. mod tier 2 Niech to szlak ten bolt cutter no I tak mi będzie blokować moje postępy Głupi przedmiot Jeszcze mieliśmy jedną misję, dobra, do Artemowicza miałem jeszcze pójść misję oddać Gryn Urmy Idziemy do Gryn Urmy Proszę bardzo, task zrobione o Jezus! Nie wiem co ja chcę! Nie wiem co ja chcę! Co ja tam, czego tam miałem mało? Nie wiem, może podstawowa amunicja? No białą amunicję bym wziął. Albo, albo, albo żółtą, ale żółtej mam mega dużo. Ta Weźmiemy taką. Dobra, gain reward. To tyle! Artemowicz nie ma dla mnie więcej questów! Join Green Army! Aaa! Mogę teraz dołączyć do zielonych? Ale to teraz, jak to oznacza? Co to oznacza? Że, jeżeli ja dołączę do zielonych, to nie mogę dołączyć do czerwonych i czerwoni mnie nienawidzą, nie mogę korzystać z ich sklepów? Tak to działa? A jak dołączę do czerwonych, to. To co? To blokuje mi się wszystkie kwestie z zielonymi. Ja bym wolał może jeszcze poczekać z pytaniem. Powiedzcie mi śmiało, jakie są plusy i minusy dołączania do frakcji, nie? Znaczy do do armii. Widzę, że tutaj wszystkie questy wykonałem, mogę do nich dołączyć? Może wtedy będą nowe questy, może wtedy będę miał dostęp do e, innych przedmiotów w sklepie? Tak? Tak to tak to ma działać? Nie wiem. E, a tymczasem sprawdzę sobie Retrieve the Briefcase i to jest Industrial. Ja bym chciał to właśnie zrobić, szybciutko lecimy. Konduktor. I want to live. Chcę żyć. Wychodzimy south. East, jak dobrze pamiętam, tak? A skoro South East, to południowy zachód. Wschód, wschód! wschód. South? Po południe East, wschód. Clint Eastwood. Kurczę, zjadłem mi się nie nabiłem. Ale na szczęście mam tutaj puszeczkę, która daje jedno i drugie, więc jest git. South East to jest to miejsce, tak? Gdzieś tutaj. Co zaznacza, że gdzieś środek tego. Jeszcze raz sobie przejeżdżam... O, co zaraz będzie ciemno i wiem, że będziecie płakać, bo będę musiał włączyć noktowizor. Eee, briefcase... Sever... South Southeastern Part of the Harbor. No dobra, szukamy. To może być trochę szukania. Uj! Wpadłem. Wpadłem na biedne Wilczki. <laughs> Sorry wilczki. Totalnie było to nieplanowane. <laughs> Jakoś tak po prostu na was wpadłem przez przypadek. Dobra, eksplorujemy. A teraz to może być wszędzie. Jakiś Hunter tu już nie leży. O, pozostaje pytanie co go zabiło. Dzik?! Tu jest Crimsonik. Dzik go zabił, czerwony tu chodzi. Dobra, elektronika. Jest tu coś ciekawego? To jest pieniądz. To jest pieniądz. Już nic więcej nie widzę. O, dziku. No! Aha. Chciałem ci pomóc, ale nie wiem, mam nadzieję, że go nie trafiłem przez przypadek. Mam nadzieję, że go nie trafiłem przez przypadek. To jest XTU-2, to będzie drogie. To możemy wziąć. O, WNP. WNP jeszcze nie mam, SMG. Ale tam. Znaczy, no zakładam, że to jest jakaś nietania broń. A, ale weźmiemy. W razie czego będziemy się przejmować. Nie będziemy się przejmować. Ciekawe to może w jakimś... O, nie, nie, nie potrzebuję tego, mam wystarczająco. Dobra, cyk. Lutujemy też tego typu. Naprawdę na początku warem skupić się na misji, a nie na lutowaniu. Makaron! Teraz to się wiesz. Smoknij. No gdzieś tutaj. Tu mam zaznaczone, że w środek tego terenu gdzieś tutaj ma to być. Laboratorium sobie na razie odpuszczam. Tam mówiliście mi, że rzeczywiście te drzwi, przy których byłem, to już tam było trzeba po prostu dojść, wejść i byłoby po krzyku. Strasznie dużo rzeczy tu leży. Ej, co to jest tak dużo? O, tego mega potrzebuję. To bardzo dobrze bo mam pierwszą sztukę tego leczniczego dziadostwa. Strasznie dużo to porozrzucanych skrzynek. Dlaczego? To mnie fascynuje. To co, co bardziej zastanawiam sobie pytanie, dlaczego? Aż tak ważne rzeczy tu są. Wejdziemy zaraz do tego budynku. Może w tym budynku będzie. Dopasowało. Na razie przeglądam co jest, póki jest jasno, to wiecie, łażę na zewnątrz, póki jest jasno, A jasno może tutaj coś rzeczywiście coś będzie Dobra O farba, no właśnie, widzicie, a na przykład mamy... U, bandyci. Zwyczajni bandyci. Najzwyczajniejsi na świecie. Spokojnie. Dobrze jest. Najzwyczajniejsi bandyci. Sporo budynków tutaj jest też, tak? Więc trzeba... Sprawdzać co i jak. No, nara. Dobra, wchodzimy do budynków teraz, bo robi się już ciemno. A w budynkach, właśnie, w budynkach może być jasno. No, troszkę tu jest, ale. Pandyta. Jest drugi? Jest drugi. To tyle. Ale myślę, że takie rzeczy jak odzyskanie walizki, to raczej jest coś, co. powinno być tak super ekstra dostępne i łatwe do zdobycia. O, świetnie. Cały czas liczę, że gdzieś tu wyleci mi bolt cutter. Jeden mi jest potrzebny, żeby ulepszyć pieruńską jedną rzecz. Irytuje, że, że nie mam tego. W ogóle też, wiecie co, też pozbierany na przykład. Dobra, no to zostawiłem coś, ale... Wydaje mi się, że w momencie kiedy, wiecie, kiedy przejrzę wszystko, taką, taką teczkę i na przykład nic już w niej nie ma, to ona powinna w ogóle znikać. Po co ona tam jest? Tu tak puściutko? Nic nie ma, tu po prostu jest jakaś stara fabryka. Nie wiem, czy to będzie w środku budynku, czy poza budynkiem, ciężko powiedzieć. Tego nie zbieram, tego mamy dużo. Cyk zobaczymy kolejny budynek. Ten tutaj. Enter. The Tiger. Nie, to to są na razie tylko śmieci. Ale Bolt Cutters nie ma, więc są śmieci. Przydałaby się też jakaś. jakaś ta. Butla gazowa. Też nie widzę. Może sprawdzimy tego bandytę, chociaż co ma, może coś ciekawego z niego wyleci, może nie. Cały czas zbieram automatycznie, w sumie. Muszę powiedzieć, że, tak, że Taki automat we mnie wchodzi, że... że zbieram yy, nawet te fajki. Bo one są lekkie, a coś tam z pieniądz zawsze z tego jakiś leci. No i wszystko co co podkreślone zbieram też. Bebeker. A weźmiemy sobie to się opyli. To się opyli. Dobra, tu byliśmy, tak? Tu byliśmy. Trupy z niektóre podnieśliśmy. Pić mi się chce, ale nie wiem, czy mam picie jakieś? Mam coś do picia? Nic. Nic nie mam do picia. I powoli kończy mi się ta podstawowa amunicja. A bo ona jest na potwory w ogóle, tak? To potem ją zmienić na razie na tps Dobra, czekajcie. Może zmienimy na PSa. Na PlayStation, nie? Ponieważ y, to jest lepsze na człowieków, nie? Na człowiek O! To wygląda jak... Miejscuwa na dłuższą misję. Nie wiem z kim się bijecie, ale pomagam którejś ekipie. Powiem bawić się z snajperą, nie? No, rozwijać ją troszkę. Ja sobie tak po prostu strzelam z tej. z tej, z tej. Dobra, zielony tu wszedł albo Hunter. Hello! Nie strasz mnie tu. Dobra, Attachment Box. Zaraz zobaczymy, czy coś jest warto. O, kurczę! Są dwie wartościowe rzeczy. Standard. A widzicie standard handguard. No attachments. Supresor hexaboom. Bierzemy i to bierzemy. Po prostu, bo jest drogie. Reszta to już jest taka kiszeczka. Wooden Stock. Właśnie, coś ma napisane. Standard, albo Stock, to jest bardzo podstawowe, tak? Do tego się nauczyłem już. Fajeczki! Gwoździe! Zapalniczka nie! Śrubokręty. Jakoś tak szkoda, że tego już przestało się pojawiać rzeczy, które możemy zebrać. Przestały się pojawiać rzeczy, które byłyby rzeczywiście przydatne. No i co? Zapalniczki mi szkoda miejsca, zapalniczki. Nadal mówicie, że warto sprawdzać tych wszystkich ziomków, w razie czego może wylecieć jakiś unikalny klucz. Albo coś. Nie? Dobra, idę na razie jeszcze zwiedzać. Potem będę lutował typów. Co tu leży? Szczur tu leży. Szczury tu mieli, no? Zastanawiam się, czy to jest to miejsce, w którym znajdziemy to, co trzeba, czy jednak nie. Im większa. Wydaje mi się, że im większa miejscowa, tym większa szansa, że ona jest kluczowa o mleko. No i świetnie. A potrzebuje się napić? Więc nice. Dziękuję bardzo. Vending machine ma jakieś suchary, które powodowałoby, że jeszcze bardziej byłbym wysuszony. I tu mam w ogóle przyczepioną latareczkę? Mam latareczkę. Dobra. No troszeczkę latareczką się powiem. Będą widzieć oczywiście, że jestem, ale niech widzą. Niech widzą co? O. Nie, to jest tylko weapon box tier 2. Które ma pełne amunicji. Gdzie jest przycisk Take All? Mm, na przykład. Fajnie by było mieć przycisk take all. To pewnie będzie ważyło trochę, jak to wszystko pozbieram. Nie wiem, z która amunicja będzie. O kurczę, no już mam maksa dźwigu. Nie wiem, która amunicja będzie tą ważną amunicją. W każdym razie już więcej nic nie zbieram, bo nie mam miejsca. To nie było to miejsce. Jeszcze są do zlutowania koledzy, widzicie? Nie, nie, nie ma całem każdego spoje... z, z, z osobna o świetnie. Super. Fajnie. Generic kola, ale mi nie jest potrzebna. Dobra. No dobra, to tutaj już nic. Chyba, że coś pominąłem, ale chyba nie. No, pytanie: czy to rzeczywiście jest wewnątrz, na zewnątrz? Ta rzecz. Musimy zbadać cały ten teren, nie? Więc. Może gdzieś w parku. Ja dopiero jestem w pierwszej sekcji. Zresztą sami widzicie, że to jest jakby tylko część tego całego kompleksu. Więc nie wiem, nie wiem, gdzie tego szukać. Nie wiem, gdzie tego wszystkiego szukać, więc no, no muszę po prostu się jeszcze zajrzeć tam na dole, może. No, to musi gdzieś być. Pytanie, czy to jest... Co? Co to ta niewidzialna ściana tu? Idę i nie mogę przejść. What? Super. Ale wiecie co, naprawdę mam wrażenie, że przejrzałem. Chyba, że do parku pójdziemy jeszcze, słuchajcie, może przy tym parku coś będzie, albo tu. No na pewno nie, nie zrobiłem... Wiecie, nie zajrzałem dosłownie w każdy kąt, ale... ...kilka kątów już zajrzałem. No i zrobiło się ciemno. Drugi raz to samo. O kurde, ale tu są blinki. Co? Już. Już mam połowę zdrowia? What the heck? Ale już połowa zdrowia, ledwo wszedłem? Co jest? Dobra, tam się będą dziać rzeczy. Jak tam są blinki, no to tam się dzieją rzeczy faktycznie, ale wolę się jednak mimo wszystko tutaj usprawnić. Dobra. Blink mnie tutaj trochę próbą. Ale widzę, że... No właśnie, teraz marnuję amunicję teraz, bo to nie jest na potwory amunicja, ale nieważne. Nieważne. Dojdziemy do samego końca tego miejsca, zobaczymy czy... O, dobra, apteczkę weźmiemy. Może w apteczce będą jakieś ważne rzeczy. O! To, to są w sumie bardzo ważne rzeczy. Dobra, muszę coś zostawić. Nie wiem. Nie zbieram amunicji. Tej więc mogę zostawić. Shotguny mi niepotrzebne. Na początku będę wyczyścić smartfon, wezmę. Aha. No właśnie. Na początku wyczyścimy to miejsce. Tylko jedną rzecz muszę zrobić: szczur. Jasny pierun, to jest szczurze jeden. A jedną rzecz, którą muszę zrobić jeszcze, to zostawić tutaj jakieś rzeczy. Na przykład to. Bo to jest po prostu za ciężkie. Dobra, tu już zbadaliśmy wszystko. Idziemy dalej. Żadnych noktowizorów. Mama! A! <laughs> Lerka, przepraszam. <laughs> o jasny gwint. No dobra, trocha, trochę mnie przeraził chłopak. Nie spodziewałem się go tutaj. Dobra, ale łund jakiś też wszedł, widzę. Nie, żebyśmy nie mieli pewnie czegoś na łundy. Blidy 3 Barbary, Blidy 3. Dobra, dobra. A zrobimy reload. Niech. Niech mam tutaj pełną amunicję. No jest penetrująca, ale tutaj są potwory, no to. Cóż zrobić, no? To jest ten sam układ budynku, co był, oho. Tak, słyszę, słyszę, że coś się dzieje. Znaczy, że są tu jeszcze ludzie, ale pewnie są bandyci, którzy mega szybko blinki, to ich pewnie na śniadanie jedzą. Nic do picia nie było, szkoda. Jeszcze coś tu strzelało, więc pewnie to nie ko O! O, hunter! Hunter dwóch ubił! No i powiem wam szczerze, że znowu nie widzę, żeby to było to miejsce, no. Kurde. Weapon box tier 2. Znowu jest zestaw amunicji. Patrzę, czy jest jakaś... Żebym ja chociaż wiedział, który kolor mnie interesuje. Nie wiem, który mnie interesuje, ale teraz... Dobra, weźmiemy żółte i niebieskie. I białą może jeszcze. To jest w ogóle dla mnie amunicja też, tak? O, już jest udźwik, ale muszę coś zjeść. Mam jeszcze czekoladkę. Dobra. To udźwigniemy. Dobra. No cóż, mam dużo rzeczy zebranych. Nie znalazłem, co prawda, tego miejsca, które miałem znaleźć, ale. Ale przynajmniej zebrałem y, rzeczy. Więc. Y, jakiś lud z tej wyprawy jest, ale niestety nie ma. Nie ma z niej niczego. Co byłoby dla mnie game changerem, albo cokolwiek, żeby dało mi tę kurczę odpowiedź na to, gdzie jest ten element misji. Więc będę musiał tu przyjść raz jeszcze. Bo teraz chyba wolałbym wrócić do domu. Jeszcze jest ostatnia, słuchajcie, możliwość. W parku. O, tu się nawykańczali nawzajem. Hunter i czerwoni. Czerwoni. Klim się nazywasz. Klim, ty jesteś. Hehe. He. Dobra, czekoladka. Pierdolety. Wcale nie zajmuje mi wszystko. Przy... O, to wcale nie jest ciężkie, widzę, że flashbank jest. Tak z nich nie korzystam. Ciekawe czy to działa na przeciwników. Rzeczywiście jak, jak się ślibi przeciwnika to on faktycznie nic nie widzi? Czy, czy to rzeczywiście działa? O, znowu mamy znowu tego N401. Może nawet ma lepsze jakieś tam dodatki, bo widzę że jakieś tam ma. Ale no ciężko będzie mi poznać. Ale muszę się na to przerzucił to rzeczywiście żółta amunicja mi jest potrzebna. Ja ją nazywam bardzo prosto, żółtą amunicją. Nie będę się tutaj w jakieś skomplikowane nazewnictwa. Pakowywał. Kurde, gdzie jest ta, ta teczka? Interesujące jest to, bo żeśmy przejrzeli tyle rzeczy i dalej nie ma apteczki, no? Dobra, ale mogę teraz wyrzucić jakiś śmieć. Mogę. Na przykład nie potrzebuję tego wungla tyle. O! To dalej niewiele zmieniło. No dobra, słuchajcie, nie widzę. Nie widzę. Przejrzałem przynajmniej tę część, bo to jest północny wschód. Południowy wschód, tak? South tam było. Dzisiaj kurde upewnie. Ale tak. Uj, nie, remove quest. O oh jest, o oh jest, o oh jest. A, a widzicie? Briefcase with electronic components. Ale no nie znalazłem takiej. No dobra, dotarłem do wyjścia. Nawet sobie z noctovizorem. Popróbowałem. Nic mnie nie ustrzeliło po drodze. Wracam, ale niestety tylko z expem, tylko z lutem. Ale nie wracam niestety z tą cholerną walizką. Pójdę spać. Przerzucę rzeczy i zobaczymy, gdybyście byli ciekawi, to udało się zebrać, niestety nie wziąłem jednej z broni, pewnie tym, że amunicję mogłem tę broń wziąć i ją sprzedać teraz, ale wiecie. No i teraz to, PR, PRK Drum Magazine, ale z capacity 95, z 16 jest compatible, ja zostawimy sobie, może kiedyś odkryjemy taką, taki machine gun jakiś czy coś. Dobra, no Crimsonki, sprzedaję wam różne pierdółki, trochę tego nazbierałem, 14,5 tysiąca, sprzedaję wam też amunicję, bo uznam, że sapsonik mi nie jest potrzebny, ani i te, które mam ich za dużo, no na razie quest wciąż w mocy, nie wiem czemu mi rozładowało, więc teraz wziąłem sobie nową broń, teraz ją sobie naprawiłem, ten N4O1, zrobimy sobie test jak ona sobie strzela, jak z nią możemy sobie tutaj powalczyć. Czy to fajne, czy nie fajne. E, idziemy teraz spać. Tak i. O właśnie, bo coś tu jest, że właśnie ta siódma, to będę nie w pełni zregenerowany. O właśnie, długa, długa misja nocna. Nie mam pełnej energii, ale myślę, że wystarczy na tyle, żeby móc. Żeby móc jeszcze raz poszukać tej walizki. Tylko nie wiem, kurde, gdzie ona jest schowana. Jezu, ile tu jest misji dodatkowych? Crimson. O, pięknie, tylko co jest. Six Green Army Soldiers? Nie, nie będzie takich rzeczy. Crimson Work One. Eliminate forest infestation place the Analyzer. Ale w nagrodę jest poduszka, ja to wezmę, bo. Poduszki potrzebuję. I mydła potrzebuję też, tak? Aha, to jest usuń zielonych to nie. To jest... Equipment in the makeshift camp dla dwóch apteczek. Niech będzie. Soldier work, 20 bandytów na dowolnej mapie, co jest akurat pokrywające się z tym, co muszę zrobić, więc niech będzie. I tu mamy również bandytę. Niech będzie. Dobra. Ok. Mamy trochę tych misji. Ale najważniejsze dla mnie no są te misje główne, które dają mi. Czyli głów, głównie dają, dają mi ziomki. Także no właśnie. Laboratorium to, to jeszcze nie dziś. Eee, no i właśnie, Ryan Shepard mnie teraz interesuje, ten briefcase jest dla mnie, dla mnie istotny, najistotniejszy w tym momencie, więc musimy ten briefcase, słuchajcie, znaleźć, więc idziemy go szukać. O, mamy nawet scientist work tutaj przy okazji, dobra, ale extraction point jest bardzo blisko, a wiecie co? Ej, tu się zmieniają faktycznie układy, a, bo on pewnie tworzy mapę z czterech, znaczy z pięciu takich kloców. Wiecie co jeszcze jest ciekawe, że on powiedział air, airborne, Harbor area. Tam było powiedziane South East. Może chodzi o to miejsce? Że tutaj jest ta walizka. Może to jest Harbor Area, a ja przeszukałem tutaj to i dlatego nie znalazłem. A zobaczmy, czy to przypadkiem mnie to oznacza. No, mamy też punkt ekstrakcji, mamy też Scientist Work One. Co to było? Scientist Work One? Bo ja to tak biorę. Scientist Work One, uh, Place the Analyzer. Aha, dobra, no możemy to zrobić. Trochę bandytów tu jest, ale to dobrze. Ło kurcze! <laughs> czy, czy wy widzicie, jak ja udupiłem bandytę? Wkurza mnie najbardziej ta. Najbardziej mi wkurza tak na to pierdzenie, niestety. Muszę mieć lepszy ciuch sobie skombinować na wyprawy. Takie miejsca, ale ja chcę to robić, bo ja potrzebuję eliminować bandytów. A ja się wyliżę z tego, co tam się dzieje teraz. Już tak drugi raz nie będzie tak łatwo. Kurde, przestań mi tak pierdzieć. Ziomek. Wow, ale granata rzucił. Skubaniec. No, chciałem tu w Beat Scientist Work zrobić. Nadal zrobię. Nadal zrobię, ale zmieniamy broń na razie Dobra, bezpiecznie To już nie jest daleko A wiadomo, że tu jeszcze jest szansa na... Coś Na bolt cutter Bullet cutter A tak strzela, taki dźwięk wydajesz z siebie Ty nowa bronio Dobra Okej okay. Gdzieś tutaj ten Analyzer trzeba będzie położyć, zobaczymy co kolega ma przy sobie, ale raczej shity. Co ja? No dobra. Gdzieś tutaj, no w ogóle nie byłem jeszcze w takim miejscu. Gdzie ten Analyzer ma być? Aha, tu ma być położony pewnie. I co, gdzie? Sam środek tego dziadostwa? No chyba was pogrzało. Chyba muszę tu wejść. Nie chcę lutować Chcę zobaczyć gdzie jest bezpiecznie Place, dobra Badamy anomalie, dobra, no to tak całkiem... A wezmę sobie na pamiątkę Oszt! Nie będę sobie na pamiątkę Dobra, okej okay. To to mamy zrobione To możemy tak nawet pójść, oczywiście na północ Kurde Na północ pójdziemy, tutaj No, to jest dobry kierunek Idziemy Aha Słyszę te strzały Coś tu się gdzieś dzieje. To nie króliczek był raczej. To jest jakaś przestrzeń. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tu. No to tutaj pójdziemy, kurczę. Tak jak kiedyś tutaj chodziliśmy. To jest ten, tak? Oj, już ledwo żyłeś, chłopie. Ja się tuż tu chciałem całą salwę na ciebie wystrzelić. A ten chłopak to ledwo żył już tutaj. No dobra, zobaczymy, co masz ciekawego. To ptak tam lata. Nie biorę amunicji takiej, mogę sobie sam taką zrobić. Dobra, zobaczmy, bo coś mi się wydaje, że to może być jakieś to miejsce. Kurde. Tak jak tutaj kiedyś. O, widzicie, tu coś jest w ogóle. A tu bandyci są. Dobra, czas w końcu posnajperować trochę też. Nara? Nara? Dobrze, ten kamień tu stoi. Jestem zadowolony z tego, że on tu jest. Nara, jeszcze ktoś? Jeśli tak, to już wejdziemy z tą bronią. Nie przyładowałem tamtej tylko. To może być to. To może być ta waliza, która tu stoi. A ja widzicie, a ja widzicie, jak IQ 300? Tak, ja pierdzielę. Użyłem IQ na końcu dopiero, nie? <laughs> że, Hej, a może to chodzi o airborne Area. To nie znaczy, że całego tego miejsca, South East, tylko tego konkretnego, tej konkretnej przestrzeni. No i faktycznie, no i faktycznie tak, a chyba tam była w ogóle żółta amunicja, która teraz mniej potrzebna jest, tak? Mi się wydaje, że żółta amunicja tam była. Zobaczymy jeszcze poprzedniego kolego. o świetnie, się zaraz napijemy też. Woda zdrowia doda. A weźmiemy nawet coś, ja mam tu lekko, ale ja będę stąd już się usuwał, więc raczej... Więc raczej pozbieram te rzeczy po prostu, żeby mieć je przy sobie, może któryś bandyta będzie miał... Jeszcze coś ciekawszego, czekaj, to ten miał być sprawdzony? Nie, czekajcie. Ten? Ten miał mieć amunicję, która mnie interesuje, chyba? Zobaczmy, co jeszcze tutaj będzie. A, jedzenie. Coś ciekawego w ogóle? Czekolada. Zawsze energia. Pieros. Nic ciekawego. To było trzech bandytów, więc jeszcze jednego bandytę sprawdzimy. Może on będzie miał coś ciekawego? Drugą wodę ma. Ja ją biorę tylko po to, żeby się napić, ale to napić się w tym momencie. O, już właśnie, za dużo. Oj, 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 Osz, osz! Kurka jego, Olek! Nie jestem odporny na deszcz. faśny. No dobra, teraz będzie się działo, bo muszę teraz mega szybko uciekać, ale Extraction Point mam mega blisko, bo muszę tu pójść, dobra. Oj, 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 No mam w razie czego, wiecie co, ja mam... dobra. Nigdy tego nie używałem. Use. Myślę, że to jest ten moment. Tak jest. Jesteśmy na strzykawie, która chroni mnie przed... Widać, że uleczyłam mnie, to jeszcze chronie przed radiacją i to jest chyba. To jest chyba ten moment, żeby to użyć. E, to jest też moment na czekoladę, bo głodny się zrobiłem z tego wszystkiego. Może, może niepotrzebnie, bo może się okaże, że właśnie stąd pójdziemy sobie. I to jest tutaj punkt ekstrakcji tuż obok. Prawdopodobnie jest, ale wiecie, nie chciałem ryzykować. Ta, bardzo blisko. No to nie musiałem brać z To znaczy, że będę musiał sobie jeszcze raz ją tutaj wziąć z moich zapasów, o ile jakoś odłożyłem, nie? Bo to nie wiadomo czy tak zrobiłem. No ale, kończymy ten odcinek sukcesem, zrobiliśmy troszeczkę tutaj questów, yy, idziemy do Crimsonów, gadamy sobie z Shepardem, mówimy mu zrobiłem to, Vendetta jeszcze jest active, a 20 bandytów, no dobra, to jeszcze trochę będzie trwało, ale to zrobiłem. I bierzemy sobie, słuchajcie, EDL-a, no bo to jest jedyna projekcja, która mnie tu interesuje, gain reward, proszę bardzo, i będziemy w następnym odcinku testować tego EDL-a, bo ja z wielką chęcią sobie go odpalę. Musimy znaleźć sekretne dokumenty. A gdzie one są? O! W lesie znowu? Okej okay. Aha, czyli jakiś hunter pracował w lesie i nie, od 24 godzin nie było od niego, z, od niego żadnego e, sygnału? Aha, z Forest Village Northern Area. Dobra, dokumenty tam miałem. Znacie jego ciało? Okej okay. W lesie. Wracamy do lasu. Ale wrócimy do lasu, narobić ambarasu. Nie, oczywiście w kolejnym odcinku. Jeszcze scientist work zrobiłem, to jest networker, to szybko do niego też skoczę. Odbiorę, odbiorę, przepraszam, nagrodę. Przeżyłem dwa razy, bierzemy sobie resztki armora. Albo wiecie co, weźmiemy trochę skrapu może. Nie, resztki armora. Gain reward. Tak jest. No, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Widzimy się za dwa dni. Gramy dalej, jeszcze gramy. Ale nie powiedziano, jak długo będziemy grali, bo muszę powiedzieć, że dlatego skupiam się. Znaczy, chciałem zrobić tak. Ja się skupiam tutaj na głównych misjach. Przede wszystkim, właśnie, żeby robić główne misje fabularne i zobaczyć, jak tam z tymi postępami. Wy mi teraz podpowiecie, czy warto dołączyć do jakiejś armii. No, chciałbym do Crimsonów, do ale pytanie, czy to jakoś, czy to jest decyzja, którą raz podejmuję i koniec, bo takie mam relacje z różnymi ludź, ludźkami, z ludzikami. Akurat Crimsony też trochę będę musiał pobawić się. Może, właśnie, żeby dołączyć do armii, tak, trzeba mieć na przykład 200, 600 właśnie punktów, czy tam 800 punktów, czy ileś. Prawda, bo ci mnie totalnie nie lubią. E, więc z tym, no i chcę głównie misje robić, bo, bo, bo myślę, że to jest najważniejsze tutaj, tak? A cała reszta to, to przy okazji i. No i zobaczymy, czy dogram do końca. To zależy jak ta gra jest rozwleczona. Jak jest, nie jest rozwleczona za bardzo, to pewnie dogram. A jak nie, to może poczekamy na... Wiecie, bo mam taki pomysł, że może warto poczekać na jakiś update, żeby te kole poprawili albo coś tutaj. Może będą jakieś większe, większe zmiany, modyfikacje, na które warto poczekać. Więc nad tym się też jeszcze zastanawiam, ale to wszystko w swoim czasie. Wielka Piona. Do zobaczyska. Cześć.